Witajcie na kanale Piesologia. Mam na imię Kasia, a to są Wektor i Haker. Dziś opowiem Wam o czterech sposobach nauki psa nowych zachowań. Ucząc psa nowych zachowań, możemy to zrobić na wiele różnych sposobów. I dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o czterech takich najpopularniejszych metodach uzyskania nowych zachowań u naszych psów. I jest to o tyle ważne, że jeżeli jakiś sposób nam nie wychodzi, albo coś nie działa, albo nie pasuje nam, albo wybitnie nie pasuje naszemu psu, to czasem wystarczy zmienić sposób uzyskania danego zachowania, żeby osiągnąć sukces. Warto też wiedzieć o tym, że każda z tych metod, które będziemy sobie tutaj omawiać, ma swoje plusy, ale ma też swoje minusy i ograniczenia. I warto o nich wiedzieć po to, żeby dopasowywać konkretne sposoby szkolenia do konkretnych zachowań, których chcemy psa nauczyć. Pierwszą metodą nauczenia psa nowego zachowania jest naprowadzanie. Jest to bardzo prosty sposób uzyskania nowego zachowania i dosyć szybko możemy w ten sposób wyszkolić psa, dlatego też pokazuję Wam ten sposób w bardzo wielu filmach na moim kanale. Przykładowo, jeżeli chcemy poprzez naprowadzanie nauczyć psa siadać, wystarczy wziąć do ręki smakołyk, umieścić go wysoko nad głową psa, tak żeby musiał on zadrzeć głowę wysoko do góry i zwykle razem z tym ruchem głowy uginają się tylne łapy psa i ostatecznie siada on na ziemi. Możemy teraz zaznaczyć ten moment na przykład klikerem i nagrodzić psa. Po kilku takich powtórkach pies już będzie wiedział, jakiego zachowania od niego oczekujemy. Naprowadzanie jest takim fajnym sposobem, żeby dosyć łatwo i szybko nauczyć psa nowych poleceń. Jest to też fajny sposób, jeżeli chcemy uzyskać bardzo precyzyjne zachowanie naszego psa, ponieważ przy naprowadzaniu możemy bardzo dokładnie wytłumaczyć psu, o co nam chodzi, gdzie mają się znajdować jego łapy, gdzie ma być głowa, gdzie ma być reszta ciała. Możemy to bardzo dokładnie psu pokazać, zaznaczyć, nazwać i uzyskamy dokładnie takie zachowanie, jakie chcemy. Natomiast naprowadzanie ma też swoje minusy i ograniczenia. I tutaj na początku zwykle wydaje nam się, że ta metoda jest bardzo prosta i nie wymaga od nas, jako od trenerów naszych psów, zbyt wiele. Ale kiedy przechodzimy do praktyki, to okazuje się, że no, my próbujemy gdzieś tego psa naprowadzić, a on nie do końca robi to, na czym nam zależy. I tutaj właśnie wychodzi ta trudność, ponieważ naprowadzając psa trzeba być bardzo precyzyjnym, trzeba mieć dobrą podzielność uwagi, żeby wyłapywać wszystkie ruchy, które pies wykonuje i wymaga to troszeczkę doświadczenia. Jeżeli machamy psu w jakiś taki chaotyczny sposób smakołykiem przed nosem, jeżeli nasze ruchy nie są zdecydowane, są zbyt szybkie, to pies po prostu nie połapie się w tym, o co nam chodzi, nie będzie wiedział, co ma zrobić i takie szkolenie po prostu nie przyniesie spodziewanego efektu. O tego typu błędach mówiłam więcej w filmie o zmianach pozycji i bardzo serdecznie polecam Wam na niego zerknąć, zwłaszcza jeżeli macie podobne problemy z naprowadzaniem Waszego psa na różne pozycje. Link do tego filmu oczywiście znajdziecie w opisie pod tym filmem. Pracując z psem metodą naprowadzania, łatwo można też wpaść w pułapkę tak zwanej pracy za łapówki. Mówimy o niej wtedy, kiedy pies nie chce wykonać jakiegoś polecenia, jeżeli wcześniej nie zobaczy swojej nagrody. I żeby uniknąć tej pułapki, musimy jak najszybciej z naszego szkolenia wycofać naprowadzanie psa jedzeniem i przejść do kolejnego etapu, czyli do naprowadzania psa samym gestem. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Czasami już po dwóch, trzech pierwszych próbach można spokojnie wycofać sobie ten smakołyk z ręki i zacząć naprowadzać psa pustą dłonią. Wiele osób całymi dniami albo wręcz tygodniami naprowadza psa przy użyciu jedzenia i jest to
ewidentny błąd, ponieważ właśnie w ten sposób uczymy psa pracy za łapówki. O tym, jak nie wpaść w tą pułapkę i co zrobić, gdy się już w nią wpadło, nagrałam osobny film i link do niego znajdziecie w opisie pod tym filmem. Drugim sposobem nauki psa nowego zachowania jest wyłapywanie. Psy praktycznie przez cały czas prezentują całą masę różnych zachowań. Kładą się, wstają, chodzą, biegają, ziewają, szczekają itd. Możemy więc wybrać jakieś zachowanie, które nam się podoba, nazwać je i nagrodzić. Jeżeli powtórzymy to odpowiednią ilość razy, to po jakimś czasie pies zrozumie, że dane słowo oznacza wykonanie danej czynności. Na przykład, jeżeli chcemy nauczyć psa siadać metodą wyłapywania, no to musimy go bacznie obserwować i wyczekać taki moment, kiedy pies sam z siebie siada. Gdy tylko jego pupa dotknie do ziemi, mówimy słowo siad i nagradzamy psa. Jeżeli uda nam się wyłapać takie zachowanie kilkanaście razy, to na samo słowo siad pies będzie już umiał wykonać nasze polecenie. Wyłapywanie jest bardzo fajnym sposobem nauki psa nowych zachowań. Wymusza na nas taką wnikliwą obserwację różnych zachowań naszych psów i umożliwia też nauczenie takich zachowań, które ciężko byłoby uzyskać metodą naprowadzania. Ja na przykład metodą wyłapywania nauczyłam mojego pierwszego psa Lukasa otrzepywania się na komendę. Za każdym razem, kiedy Lukas otrzepywał się, bo na przykład swędziało go ucho albo miał mokrą sierść, podkładałam sobie pod to zachowanie słowo otrzep się i nagradzałam psa. Po jakimś czasie na samo słowo otrzep się pies już się otrzepywał. Minusem wyłapywania jest to, że wymaga od nas takiego dużego zmysłu obserwacji oraz cierpliwości i czasu. W momencie, kiedy naprowadzamy psa na jakąś pozycję, to my określamy, kiedy odbywa się dana sesja szkoleniowa i ile powtórek sobie zrobimy. W przypadku wyłapywania nie mamy na to wpływu. Musimy po prostu obserwować zachowanie naszego psa i reagować na to, co pies sam z siebie prezentuje. Warto też pamiętać, że metoda wyłapywania nie najlepiej sprawdzi się w przypadku zachowań, które pies prezentuje bardzo rzadko. Będziemy po prostu mieli mało okazji do tego, żeby wyłapać te zachowania, nazwać je i nagrodzić, i pies nigdy nie skojarzy tych nagród i tych naszych słów z czynnością, którą wykonuje. Choć metodę wyłapywania stosuje się na pewno rzadziej niż na przykład omawianą wcześniej metodę naprowadzania, to i tak warto o niej wiedzieć, ponieważ wiele osób stosuje tę metodę zupełnie nieświadomie. Trzeba pamiętać, że psy uczą się przez cały czas, nie tylko wtedy, kiedy my zorganizujemy im takie formalne sesje szkoleniowe, ale też w takim codziennym życiu podczas codziennych spacerów psy cały czas uczą się nowych zachowań. I na przykład, jeżeli na spacerze puszczamy psa luzem, pies od nas ucieka, my wołamy go do mnie, a pies ignoruje to nasze wołanie i leci do swoich psich kumpli i zaczyna się z nimi bawić, to tak naprawdę uczymy psa, że słowo do mnie oznacza uciekaj ode mnie i baw się z psami. Zobaczcie, że działa tutaj dokładnie metoda wyłapywania. Pies zobaczył inne psiaki, zaczął od nas uciekać. My wyłapaliśmy sobie to zachowanie i nazwaliśmy je słowem do mnie, a potem pies dostał nagrodę w postaci zabawy z innymi psami. Jeżeli taka sytuacja będzie powtarzać się częściej, to na słowo do mnie nasz pies już będzie się rozglądał, gdzie są te psy, do których ma właśnie pobiec. I w podobny sposób, zupełnie nieświadomie, uczymy często psy różnych poleceń, których wcale nie chcielibyśmy ich nauczyć. Na przykład uczymy je szczekać na słowo cicho, albo uczymy je skakać na nas w momencie, kiedy mówimy nie skacz. Trzecim sposobem nauczenia psa nowego zachowania jest kształtowanie. Kształtowanie polega na tym, że wyłapujemy, zaznaczamy i nagradzamy kolejne etapy danego zachowania, które prowadzą nas do ostatecznego efektu. Jeżeli na przykład chcemy poprzez kształtowanie nauczyć psa siadać, to powinniśmy przyglądać się jego tylnym łapom. Za każdym razem, kiedy te łapy zaczynają się lekko uginać, powinniśmy to sobie zaznaczyć na przykład klikerem i nagrodzić psa za to. Następnie zwiększamy kryteria i nagradzamy psa za mocniejsze ugięcie łap, a potem za jeszcze mocniejsze, aż w końcu pies dotknie pupą do ziemi.
Kształtowanie jest bardzo fajnym sposobem uzyskania nowego zachowania, ale jest dosyć wymagające dla trenera, który szkoli psa, ponieważ trzeba mieć niezły refleks, trzeba mieć dużą podzielność uwagi oraz świetny zmysł obserwacji, żeby wyłapać wszystkie zachowania, które prezentuje nam pies. A w praktyce wcale nie jest to takie proste. Ważna jest też kreatywność i takie myślenie poza schematami. Każdy pies jest inny i będzie nam prezentował inne zachowania. Pamiętajcie, że podczas kształtowania nie naprowadzamy psa na daną pozycję, nie mówimy mu, co ma zrobić, tylko obserwujemy psa i ze wszystkich tych zachowań, które nam prezentuje, wybieramy sobie te, które są najbliższe temu, co ostatecznie chcielibyśmy uzyskać. I teraz dosyć łatwo jest nauczyć siadania psa, który ugina łapy. Możemy sobie wybierać te momenty, kiedy ugina je coraz mocniej, zaznaczać i nagradzać te momenty i w ten sposób nauczyć psa siadać. Ale co w przypadku psa, który stoi sztywno na wyprostowanych łapach i wcale nie zamierza ich ugiąć? Tutaj musimy właśnie wykazać się tą kreatywnością i takim myśleniem poza schematami. Musimy się zastanowić, co innego, jakie inne zachowanie może nas doprowadzić do tego ostatecznego siadu. I być może warto jest przyjrzeć się głowie psa i zacząć wybierać te momenty, kiedy pies zadziera głowę do góry. W momencie, kiedy pies unosi głowę wysoko do góry, to zwykle też ugina tylne łapy. Tak jest mu po prostu wygodniej złapać równowagę i być może w ten sposób uda nam się uzyskać siad. Czwartym sposobem nauki psa nowego zachowania jest naśladowanie. Jest to sposób wykorzystywany na przykład przez myśliwych, którzy chcą nauczyć polowania młode psy. Zwykle zabierają te młode psiaki na polowanie ze starszymi, dużo bardziej doświadczonymi psami i właśnie te młode psy, podglądając zachowanie starszych psiaków, uczą się polować. Okazuje się jednak, że psy naśladują nie tylko zachowania innych psów, ale też zachowania człowieka. Metodę polegającą właśnie na naśladowaniu zachowań człowieka przez psa opracowała Klaudia Fugaza, która jest pracownikiem naukowym Wydziału Etologii Uniwersytetu w Budapeszcie. Swoją metodę nazwała Do as I do, czyli rób to co ja. I pierwszym etapem szkolenia jest nauczenie psa zasad naśladowania z wykorzystaniem trzech zachowań, które pies już dobrze zna. Następnie generalizuje się psu zasady naśladowania z wykorzystaniem sześciu poleceń, które pies zna. I dopiero później, gdy pies już dobrze zgeneralizuje sobie zasady naśladowania i będzie wiedział, co znaczy polecenie do it, czyli powtórz, możemy zacząć uczyć go nowych, nieznanych mu zachowań. Metoda naśladowania może być bardzo fajna zarówno dla trenera, jak i dla psa, jednak podobnie jak każda metoda, ma swoje ograniczenia. I jednym z takich minusów metody naśladowania jest to, że jest ona mało precyzyjna. Tak jak mówiłam Wam już wcześniej, w przypadku naprowadzania możemy bardzo dokładnie pokazać psu, o jakie zachowanie nam chodzi, gdzie mają znaleźć się jego łapy, głowa, ciało itd. W przypadku naśladowania pies będzie próbował odtworzyć nasze zachowanie, ale może zrobić to nieprecyzyjnie. Na przykład jeżeli my bierzemy jakiś przedmiot do ręki, no to pies raczej weźmie go do pyska. Podobnie jeżeli dotykamy jakiś przedmiot na przykład stopą, no to pies może dotknąć go przednią łapą albo nawet pyskiem. Praca metodą do as I do nie jest tak prosta jak tymi sposobami, które omawiałam Wam wcześniej. Pies musi znać już wcześniej przynajmniej sześć różnych poleceń, żebyśmy w ogóle mogli zacząć szkolić go tą metodą. Nie jest to więc dobry sposób na rozpoczęcie nauki, na przykład dla szczeniaka czy młodego psa. Dodatkowo musimy też nauczyć psa, co znaczy polecenie do it, czyli powtórz. I to nie jest wcale taki prosty koncept dla psa i zarówno dla trenera, jak i dla psa jest to spore wyzwanie, żeby psa tego nauczyć. Badania pokazują jednak,
że gdy pies już raz nauczy się, na czym polega metoda naśladowania, to uczy się tym sposobem dużo szybciej niż poprzez kształtowanie. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was taką inspiracją do wprowadzenia nowych sposobów uzyskiwania zachowań podczas treningów z Waszymi psami. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Zaglądajcie też na blog Piesologii i do zobaczenia!